Sponsorem programu jest sklep z pościelą Good Sleep w Bolesławcu. Sponsorem programu jest hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Wieś Łukaszów leży przy drodze 328 na Dolnym Śląsku, która bezpośrednio łączy Chojnów i Złotoryję. Należy do gminy Zagrodno i powiatu złotoryjskiego. To mała wieś licząca sobie niespełna 200 mieszkańców, ale z historią sięgającą XIII wieku. Do odległego niewiele ponad 30 km od Bolesławca Łukaszowa sprowadziła naszą ekipę dzisiaj historia związana przede wszystkim z tutejszym lotniskiem niemieckim, na którym piloci Luftwaffe odbywali ćwiczenia mniej więcej od połowy lat 30., bowiem wtedy tutaj wybudowano na tych polach lotnisko. Oczywiście to lotnisko miało najpierw charakter szkoleniowy, później wtedy, kiedy wojna dotarła w te rejony, było to normalne bojowe lotnisko Luftwaffe, ale o tym trochę więcej powiemy później. Natomiast jeżeli chodzi o sam Łukaszów, to jest miejscowość naprawdę niewielka. Jego początki sięgają roku 1245, kiedy był odnotowany, kiedy ta miejscowość była odnotowana jako Villa Sigfridi. Prawdopodobnie chodziło to o nazwę pierwszego włodarza, jakiegoś Siegfrieda. Zresztą tych włodarzy, którzy tutaj tą wsią zawiadywali, było sporo w kolejnych latach. Takie pamiątki, które tutaj były ważne, związane z tą przeszłością, na pewno jeszcze dzisiaj postaramy się odnaleźć, tym bardziej, że mamy tutaj bardzo życzliwych mieszkańców, którzy przybyli na te tereny po wojnie i ich potomków. Natomiast ta tablica dokładnie pokazuje taki przebieg historyczny tej miejscowości, ale warto powiedzieć, że nie tylko sam Łukaszów, bo to było takie miejsce centralne, jesteśmy w takim terenie, w którym wzniesiono dla przede wszystkim oficerów Luftwaffe specjalny kompleks budyneczków. Tutaj była też specjalna rozdzielnia. Podobno była to też jakaś maleńka stacyjka kolejowa, która pozwalała na docieranie tutaj pociągów, bo rzeczywiście tory kolejowe były niedaleko. A gmina Zagrodno w ogóle jest taką gminą niezwykle ciekawą, a wspomnę jeszcze raz tylko, że jesteśmy w powiecie już złotoryjskim i w gminie Zagrodno, więc oprócz tego, tej wioski Łukaszów, druga taka ważna miejscowość związana z tym lotniskiem to były Podolany. I tak tylko w skrócie powiem w tej chwili na początku, że zarówno w czasie przed II wojną światową, tak jak już o tym wspominałem, w połowie lat 30. zaczęto budować to lotnisko. Także później po wojnie Rosjanie to lotnisko przejęli. No i przez jakiś czas było tutaj, te tereny były słabo dostępne. Za chwileczkę będziemy po kawałeczku zwiedzali tą ziemię. I tak jak powiedziałem, no może na dzisiejsze czasy historie wojenne nie są aż tak interesujące, ale ten właśnie niewielki wycinek terenu w pobliżu Zagrodna no ściśle wiąże się jednak z działaniami militarnymi, a przede wszystkim z niemieckim, a później sowieckim lotnictwem. Jak już wspomniano, pierwsze wzmianki o wsi Łukaszów, której pierwsza nazwa brzmiała Villa Sigfridi, pochodzą z 1245 roku. Ale odkrycia archeologiczne z tych okolic pozwalają na przypuszczenie, że pierwsze osadnictwo pojawiło się tu jeszcze w pierwszym tysiącleciu, gdy grody zakładali tu Słowianie i Trzebowianie. Około 990 roku teren ten objęły granice państwa polskiego Mieszka I. Od XIII wieku obszar stał się częścią księstwa legnickiego. To lotnisko, które tutaj było utworzone
jeszcze w czasach, kiedy zwiadywali tymi terenami Niemcy, było przygotowane naprawdę bardzo solidnie. Dla części kadry, właściwie można powiedzieć, że chyba chodziło tutaj głównie o pilotów, a więc w większości oficerów Luftwaffe, wybudowano nawet specjalne osiedle. To domy, które są widoczne za moimi plecami, stojące tutaj, to były właśnie takie kwatery ich, gdzie oni tutaj odpoczywali, tutaj przychodzili. Część personelu miała hangary czy takie baraki bliżej samego tego aerodromu. Natomiast tutaj można zauważyć dużo takich elementów, które też pozostały. Są miejsca, w których pod ziemią pozostały zbiorniki. Prawdopodobnie te zbiorniki na paliwo były budowane w latach 40. już i to przy pomocy jeńców sowieckich, których tutaj dowożono ze Świętoszowa i oni tutaj pracowali. Natomiast jeśli chodzi o inne miejsca takie, to za chwileczkę tam jeszcze podejdziemy, bo warto zwrócić uwagę, że te budyneczki, chociaż były wzniesione tak, powiedziałbym, jako bardzo niskie obiekty, no świetnie wtedy służyły. Tak jak już chyba wspominałem, po II wojnie światowej, wtedy, kiedy Rosjanie tu zaanektowali ten teren na swoje potrzeby lotniska, oni tutaj właściwie z tych budynków nie chcieli bardzo korzystać i w związku z tym tutaj osiedli w tych domach nasi rodacy, którzy przyjechali ze wschodu bądź z innych terenów Polski. W Łukaszowie spotykamy sołtysa wsi Piotra Siwaka, z którym ekipa programu Odkrywamy Historię miała już kontakt w jednej z wcześniejszych podróży na te tereny. Nie jest to pierwsza wizyta z kamerą w Łukaszowie, z tego wynika, że jest to ciekawa miejscowość i ja mam wielkie szczęście, że dzisiaj również spotkaliśmy pana, który co prawda nie bardzo chce się przed kamerą tutaj wdzięczyć, bo mówi, że to jest poza kręgiem jego zainteresowań, to muszę ja się wdzięczyć. Natomiast ważne jest to, że nam pan pomoże w różne miejsca trafić. Tylko prosiłbym, żeby pan się przedstawił. Piotr Siwak, jestem sołtysem tej miejscowości. No właśnie, no kto może więcej powiedzieć na temat miejscowości jak sołtys? To mam nadzieję, że możemy iść w takim razie i tak, powolutku szukać tych różnych miejsc. Łukaszów nigdy nie miał wielu mieszkańców i tak było tuż po wojnie, gdy powoli pojawiali się tu przede wszystkim Polacy wypędzeni z Kresów Wschodnich. Te powojenne czasy pamięta jeszcze Jerzy Ziółkowski. Mamy tutaj szczęście dodatkowe, bo mamy pana Jerzego Ziółkowskiego, tak? Który tutaj jako dziecko był już wtedy, kiedy Sowieci ten teren przejęli. Myśmy tu przyszli, to tylko dwie rodziny mieszkało tutaj. My i jeszcze tu jeden, tego to już poumierali, nie? Ale Rosjanie tu byli, w tych budynkach? Tam mieli tego, koszary tam. Tu są koszary, tak. Teraz jakaś firma jest tego. Mhm. Tutaj o jak te o widzi pan takie tam baraki są jeszcze mhm. tego. To tam były niemieckie koszary, tak? Tam Ruscy mieszkali, Ruscy. A jeśli chodzi o te budynki, one były zniszczone, jak pan tutaj przyjechał? Jak te pan... budynki stały. Tutaj my jak jeszcze przyjechaliśmy jako dzieciaki, to na ścianach Lenin, Stalin, takie wsieranki były z farby malowane, takie wiązane. A tutaj te budynki, co stoją, to były. Były. Bo tu garaże były takie z tymi kanałami i tego, samochody wjeżdżały i tego. A to już rosyjskie były, czy jeszcze tak, rosyjskie, niemieckie? Nie, ja za młody na Niemców. Rozumiem. I tego. No i co tutaj? Przychodzili, handlowali węglem, czym się dało. A pomówił pan o helikopterach, tak? Bo tutaj gdzieś lądowały blisko na tych polach. Pod domem tutaj stały. Pod domem tu. To chyba nie... Niektóre te, co skakali z tych spadochronów, to na budynki, na cieplarnię, bo tam dalej była cieplarnia, tam pomidory, wszystko było i tego. Także... To ile pan miał lat wtedy, jak pan tutaj... No ja wiem... 15. No to już nie tak, bo nie był pan takim, żeby nie pamiętać wielu rzeczy. No ale ja już teraz to sam siebie już po prostu, no bo 77 lat skończyłem, to już trochę... To ale, jeszcze nie tak dużo. Ale było z nimi wesoło. Wesoło było, to znaczy... Zawsze o 12 w nocy tu jest, były dwa okna, tośmy to zamurowali te okna, bo po co mi 7 okien? Przychodzili w okno, pan kup... miodu, czy tam półświniaka, czy tam coś innego. A skąd oni mieli też półświniaki? Oni coś tam hodowali i tego, bo oni nie byli tacy, żeby nic nie mieli. Tam mieli świniarnie i w piłkę się grało z nimi. A jak oni traktowali Polaków? Dobrze. Ale tam samo lotnisko było pilnowane mocno. No było pilnowane, ale tam z bratem tośmy tam jeździli nieraz, bo z powodu tego, że
Oni tu był w PGR i przyjeżdżali po wodę, bo oni tam pitnej wody nie mieli do mycia, tak, a tu wszystko przyjeżdżali tu z tymi baniakami i brali tą wodę. A niech pan powie jeszcze, czy tutaj ci Niemcy, którzy przed wojną tutaj byli, przyjechali chociaż raz jacyś Niemcy przed wojną? Nie widziałem. Nie było tutaj ich? A tu też już chyba jesteśmy tu za 40 lat, trochę może więcej, także nie było tu Niemców. Ja nie widziałem choć już tego, ale nie. Bo to były ich kwatery, najpierw niemieckie. Chyba tak, bo tam jeszcze taki budynek dalej stał. Nie wiem, to oni tam coś produkowali, jakieś pociski czy coś, bo to był taki ze 4 piętra miał. No i też była taka, bo tu tory szły, to było takie, że rampa jakby tam rozładowywali te. A którędy tory przebiegały? Tędy, gdzie ta droga jest, czy gdzieś? Nie, nie. Tam nad drogą były tory do samej Legnicy. Bo ta Legnica kiedyś to była taka stolica. Mała Moskwa. Mała Moskwa właśnie. Mhm. Ale to tory były jeszcze po niemieckie. Tak, po niemieckie, to już później tu nasi to porozbierali wszystko. Nieraz kable takie były jak ręka grube. Mhm. To wyciągali na handel. A ten budyneczek taki, co kiedyś ktoś mi mówił, że to była rozdzielnia elektryczna. Tak, to była, tu była rozdzielnia właśnie. Tam jeszcze w niektórych miejscach są takie te, były szklane takie te główki. Izolatory. No. I tam za tym, bo to teraz komórki mamy, tam z tyłu. Mhm. Jeszcze jest ten zbiornik, nie wiem, co oni tam mieli, ropę czy... W ziemi zakopany. No nie jest ten zbiornik, tam pół metra od tego. Ale to jest po niemiecki, nie rosyjski. Chyba po niemiecki. Tak, bo ja tak słyszałem, że to w 4... To co, możemy tam pójść w tamtą stronę? Chodźmy. To pod tym takim wybrzuszem... To jest ten zbiornik taki potężny. Nie wiem, oni tam olej mieli czy coś. Tu trzeba by było kopać, bo tu gdzieś tak chyba na dwa szpadle czy na trzy. To tam płytko jest zakopane. No płytko było. To jakiś CPN tu był, tak? Nie, no to... Coś takiego tam mieli. No i wchodzimy teraz do... Rozdzielnik. To wszystko, to wszystko, te okna, to tego, to wszystko jest... Tego już nie ma, bo to się... Ale widać, że to jest niemiecka robota tu. Ale widzi pan tutaj okna. Proszę powiedzieć mi, bo tutaj tych urządzeń, z tych urządzeń, co się z nimi stało, te urządzenia? To wszystko już... Rosjanie. Powyrzucało się, bo to po prostu przeszkadza. Ja to miałem poobcinać to w cholerę, bo... No, ale tutaj tych kabli wyprowadzanych, to jeszcze są śruby po tych... Tak. Po tych urządzeniach. To czyli to była rzeczywiście rozdzielnia. Tak, tu była rozdzielnia. Część mieszkalnych obecnie budynków w Łukaszowie przed wojną spełniała funkcje gospodarcze, jako garaże, pralnie i temu podobne. Po wojnie zamienione zostały w budynki mieszkalne, a starą rozdzielnię zastąpiły nowe urządzenia. A pan pamięta jeszcze ruiny tego pałacu, co był tutaj? No tam było ze 4 piętra chyba. Ale jeszcze była ruina, tak? No, ale już też tamtego. Były tego, to wszystko już nasi teraz porozbierali. Nie ma nic. A pomieszczenia w środku jeszcze miały jakieś tam wyspy? Były tutaj jeszcze, tu gdzie ten ma teraz ten prywaciarz tego, to jeszcze był taki, schodziło się podziemia, a tutaj taki... No dach był po prostu i to się kiedyś zawaliło. Dobrze, że nikogo nie było, bo tam się zawsze dzieci bawili, lubieli no bawić się po prostu. I to się zawaliło i już. Świetnie, to bardzo panu dziękujemy, że pan zechciał tu wyjść. Dziękujemy serdecznie panu. Nie ma sprawy. Pod koniec XVIII stulecia w Łukaszowie, poza pałacem, funkcjonowało sołectwo, była karczma, browar i wiatrak. Na miejscu pracował kowal, funkcjonowała piekarnia, stał też wapiennik. Już w połowie XIX wieku powstała tu szkoła. We wsi hodowano też 700 owiec, merynosów. Cały ten obiekt to był jeden wielki folwark razem z tym pałacem, prawda? To była własność oczywiście prywatna na owe czasy i to majątek był ogromny. To tutaj powiadał pan, że tutaj owce merynosy, tak? Były przetrzymywane. Z moich informacji, tak, które żeśmy wysłali. No zresztą te owce, one też tam chyba na lotnisku miały duże znaczenie. Tak. Zamiast kosić jakimiś kosiedłami, to tutaj była na miejscu i wyżywienie tak dalej. A proszę powiedzieć, czy państwo pamiętają z tego pałacu coś jeszcze, czy już nie bardzo? Znaczy ja pamiętam tylko ostatnie elementy piwnicy, które były. Tu jeszcze jako mały człowiek, mały dzieciak, gdzieś tam biegaliśmy i to już
Poza tym chyba tylko tyle. A jak pierwsi mieszkańcy mówili? Ten pałac był w takim stanie w miarę dobrym jak tutaj? Tak, tak. Z opowieści, z tego co słyszałem, to był taki w stanie jeszcze takiej używalności w czasach, kiedy oni tutaj przybyli, przyprowadzili się. Mhm. A jeszcze to mnie zainteresowało, bo tam pan pokazywał ruiny piekarni, czy fundamenty piekarni. To była piekarnia? Nie mam też takich wiadomości, wiem tylko tyle, że tam ten obiekt służył jako piekarnia. Bo tu jak rozmawiałem z obecnym właścicielem, szefem tego gospodarstwa, to on mi mówił właśnie, że były tutaj te niemieckie świetnie zorganizowane ogrody nawadniane, tak, że to było jakieś tam deszczownie na tamte czasy. No i że przede wszystkim Sowieci jak tu wkroczyli, to dlatego tutaj chętnie się zatrzymali, ponieważ mieli wszystkie urządzenia, które pozwalały im od razu eksploatować ten teren, prawda? Tak. No ale tak z kolei też, bo raczej, zwłaszcza teraz, nie mamy zbyt wielkiego sentymentu do Rosjan, ale teraz, tak jak słyszałem, to oni tutaj się w miarę przyzwoicie zachowywali. Oczywiście poza tym, że ciągle handlowali, czy myślę, no, w nocy, tak. Pan też ich pamięta z tego jeszcze? Tak, tak. Czasami był problem też z normalnym spaniem, bo chodzili po nocach, pukali właśnie z jakimiś tam towarami swoimi, papierosy, jakieś tam... Konfiety też? Tak, paliwa i tak dalej. No. No tak były, to wtedy na tam, no były takie czasy po prostu. A proszę powiedzieć, bo powiem, że przed wyjazdem to też podobno oni tutaj bronią handlowali, że można było kalasznika kupić bardzo tanio. No tak, no wszystko. Pan nie kupił sobie. Nie. No to trochę błąd był, jednak trzeba się było zabezpieczyć. To co, podjedziemy teraz w stronę pałacu. Wyremontowane pozostałości po pałacowym folwarku to obecnie przedsiębiorstwo rolne Łukaszów, które działa na tym terenie. Nieopodal niego zaczyna się park, który był parkiem pałacowym. Te drzewa pamiętają jeszcze zabudowania tego obiektu, po których nie pozostał nawet ślad. No to jest taki właśnie szczególny punkt tego parku. Podejrzewam, że to była taka właściwie mekka, gdzie przychodzili oni na jakieś tam, prawda, spotkania. Postać gdzieś musiała stać na tym, prawda, tego rycerza. Tak można domniemywać. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że tu był jeszcze jakiś postument, ale już w tej chwili go nie mam. Napis jest dobrze widoczny, chociaż rzeczywiście to jest taki piaskowiec drobnoziarnisty. Pan spoczywa tutaj w Bogu Otto Taichty, chyba to było na końcu Taichty. No i później jest Hauptmann, czyli kapitan. Jest podana jego data śmierci i data narodzin. Ciekawe, że on urodził się w 1857 i tu wygląda na to, że on się urodził w Zamburgu, czyli w Nowogrodzku, o ile, jeżeli to nie było Nowogród Bobrzański, bo tutaj nie ma dalszej części napisu. I teraz, a zmarł w 1933 roku w Seifersdorf, czyli tutaj. Tutaj jest tak, napis, że tutaj też spoczywa w Bogu pani z domu Baura, tak chyba, bo takie są litery niewidoczne, Maria Gabriele Taichgra. O, tutaj można przeczytać całe nazwisko, bo to jest Taichgra Graeborn. I tutaj tak samo, kiedy się urodziła, kiedy zmarła. No w każdym razie to z tego wynika, że to była mogiła wspólna tego kapitana, tego, który gdzieś tu był pochowany. I to jest na pewno nie jest właśnie jeden z tych właścicieli, bo przecież tych właścicieli w kolejnych latach było dużo. Ale rzeczywiście to warto byłoby, jeżeli by się udało to zadbać. Stąd też ten jakiś taka postać rycerza tutaj. Podejrzewam, że on trzyma w rękach miecz chyba, tak? Opiera się na mieczu. I w końcu trafiamy na pola, na których w okresie III Rzeszy funkcjonowało wojskowe lotnisko, które po II wojnie światowej wykorzystywali też piloci sowieccy. Jego ciekawostką był pomysłowy sposób utrzymania trawiastej płyty lądowań i wzlotów. Co prawda lotnisko było głównym punktem dzisiejszych nagrań, ale dzięki uprzejmości mieszkańców, zwłaszcza Sołtysa, mogliśmy przybliżyć samą historię też Łukaszowa. Tutaj za chwileczkę pokażemy parę ujęć z Podolan. Jako że lotnisko, te które tutaj utworzono w połowie lat 30. XX wieku, już po dojściu Hitlera do władzy, to lotnisko wykorzystało przede wszystkim wspaniały płaski teren, zresztą dzisiejszego dnia widać, że tutaj niewiele trzeba było użyć wysiłku, żeby taki plac lądowań, wzlotu powstał. Więc może jeszcze raz powtórzę pewne najważniejsze związane z tym aerodromem takie historie. Otóż po pierwsze ten główny pas
był trawiasty. Zresztą to nie było kiedyś problemem, jako że te samoloty, które tutaj lądowały, no, miały odpowiednie podwozia i ten pas miał ponad 1300 metrów długości, a więc był dość długi, ale co ważne, miał też prawie 300 czy nawet ponad 300 metrów szerokości. To ogromna była tutaj, powiedziałbym, płaszczyzna służąca tym lotnikom. Tutaj wykorzystywano różne samoloty. No, nie zabrakło najlepszych myśliwców niemieckich, Focke-Wulfów, które tutaj też bazowały już zwłaszcza wtedy, kiedy front się zbliżał w te rejony. Natomiast wcześniej tutaj przygotowywano najprawdopodobniej pilotów samolotów bombowych do nalotów na Polskę w 1939 roku. Wykorzystywano wtedy starsze modele Heinkli. Były też takie samoloty dwupłatowe, które po prostu służyły jako szkolenie podstawowe przyszłych lotników. I warto zwrócić uwagę na to, że to, co było tutaj powiedziane już chyba z trzy razy, że w mądry sposób zagospodarowano ten teren, dlatego że ponieważ były fermy duże berynosów, owiec, to specjalna zagroda powstała na terenie lotniska. Na szczęście zostały zachowane zdjęcia z tamtego okresu, gdzie takie wielkie stado tych owiec w taki sposób bardzo uporządkowany, taką szeroką ławą posuwa się po tym trawiastym polu i tak dokładnie zjada tą trawę, więc te pola wzlotów były wręcz idealne. Poza tym one były co jakiś czas wałowane. Co jest jeszcze istotne, że wtedy, kiedy Rosjanie tutaj już zajęli, to była niedziela, ten teren, no to na samej płycie stały samoloty, które były jeszcze sprawne technicznie, ale też było mnóstwo na obrzeżu takich maszyn pogruchotanych i jak zawsze, tak jak tutaj mówili ludzie, kiedy byłem tu pierwszy raz, no część tych blach wykorzystywano do różnego rodzaju napraw, jeżeli chodzi o jakieś szopki, jakieś inne historie. Oczywiście samoloty dawały bardzo dużo takich materiałów deficytowych po wojnie. Jakieś tam płyty spekulasu, były też różnego rodzaju śrubki, jakieś przewody, bo przecież w samolocie ta instalacja też mnóstwo takich miejsc, takich kabli potrzebuje. Natomiast wtedy, kiedy Rosjanie tutaj zaczęli tym zawiadywać, co jest podkreślane bardzo często, nie było to rosyjskie lotnisko jakiegoś takiego najważniejszego rzutu i oczywiście w 1951 roku wywiad amerykański zdołał ustalić, że tutaj bazowały jakieś kilkadziesiąt samolotów rosyjskich, jakichś takich jednomiejscowych, prawdopodobnie też szkoleniowych. Później tutaj uruchomiano lotnisko czy lądowisko wielkie helikopterów, no i tutaj takie wspomnienie jest z tych starszych mieszkańców, którzy zdołali to jeszcze zobaczyć, że te samoloty, kiedy tutaj zrywały się w nocy do lotu, czy też wracały, to był tak straszliwy łomot, że szyby drżały, telewizory przestawały funkcjonować. No w każdym razie te maszyny tutaj też trzymano, a później w ogóle zlikwidowano z tymi śmigłowcami zabawę na tym terenie i uruchomiono tutaj bazę rakiet. No wtedy już się ponoć zrobiło cicho, tak przynajmniej ze wspomnień ludzi wynika. Lotnisko na szczęście, to było jakimś szczęściem, tylko że z lotniska wykonano mnóstwo fotografii, no między innymi i tych hangarów, i tej obsługi, która to była, tych młodych chłopców, którzy służyli jako technicy, mechanicy przy samolotach, a jeszcze raz powtórzę, to lotnisko zaczynało jako jeden z wielu, bo na Dolnym Śląsku było wiele takich lotnisk niemieckich wojskowych. Przede wszystkim dlatego, że Dolny Śląsk był dość daleko od granic zarówno zachodnich, a wtedy, kiedy Polska no niestety musiała ulec przewadze Sowietów i Niemców, to wtedy też tamta strona była bezpieczna. No wtedy, kiedy się wojna tu zbliżyła, to wtedy dopiero to lotnisko Luftwaffe zaczęło wykorzystywać jako lotnisko bojowe. Podejdziemy tutaj, bo tutaj może się uda znaleźć okopy, które tutaj służyły. Zresztą jest takie jedno ze zdjęć tego starego niemieckiego lotniska, gdzie widać, jak ci robotnicy wykopują właśnie transzeje. Tak widać nawet, że to jest taki zygzakowaty kształt. A taką ciekawostką z tych fotografii, którą można też zobaczyć, to, że tutaj do transportu używano takie wozy ciągnione przez woły. No, porównanie samolotów szybkich, zwłaszcza tych nowoczesnych myśliwców, z takim rodzajem transportu, no tak trochę śmiesznie wygląda, ale rzeczywiście i takie zdjęcia zostały zachowane. Poszukamy teraz trudno powiedzieć, czy były tutaj te jakieś okopy, to była sprawa już rosyjskiego zabezpieczenia swojego tego terenu. Rosjanie podobno tutaj dzieci chętnie tam gdzieś biegały do tego miejsca, tutaj gdzieś
jakieś spadochrony znajdowano i z tych spadochronów robiono tutaj latawce i prawdopodobnie, tak przynajmniej twierdzą te dzieciaczki, które wtedy były dziećmi, zaraz to są ludzie dorośli, a niektórzy już nie żyją, to czasami straż strzelała na postrach w powietrze albo też ganiała łazikiem za tymi dzieciakami, żeby je tutaj przepłoszyć, co oczywiście dzieci świetnie znały teren i się kończyło niczym. Płyta lotniska była umiejscowiona dokładnie między sąsiadującymi wsiami Łukaszów i Podolany. Dotąd między wsiami, ale i w sporych odległościach wokół nich są pola uprawne rozpościerające się na rozległych, płaskich obszarach. To jest plan niemiecki tego terenu. Widać tutaj jest Łukaszów, tutaj są Podolany i ten taki czerwonym rysem zaznaczony teren to jest pole wzlotów. Warto zwrócić uwagę, że tutaj to pole było bardzo dużo, o czym już mówiłem i tutaj kiedyś stały hangary, stały dodatkowe różne urządzenia. Oczywiście o tym już mówiłem też w samym Łukaszowie, że tam mieszkali oficerowie, lotnicy. No w każdym razie infrastruktura była bardzo ciekawie przygotowana i można zauważyć tylko, że tu jest Zagrodno i bardzo blisko jest stąd właśnie do tego Seifersdorfu. To jest ciekawa ta nazwa, ponieważ bardzo wiele wiosek taką nazwę ma. No i tutaj mamy jeszcze te Pyskowice, ale one były związane bardzo luźno z samym lotniskiem. Natomiast ten teren na takim płaskim, jak widać nawet warstwice pokazują, na płaskim obszarze, to właśnie było to główne pole lądowań i wzlotów. Do dzisiaj zachowały się zatem na obrzeżach pola wzlotów zarysy transzei, która była poprzetykana prefabrykowanymi betonowymi schronami wartowniczymi. Znajdujemy jeden z nich. Takie pozostałości obronne tego miejsca, gdzie tutaj stały kiedyś, nie było tych oczywiście krzewów, drzew, tu stały też różnego rodzaju zabudowania, więc one były chronione przez krótkie takie odcinki rowów, no i były nasączone też bunkrami. Przy czym teraz można sobie zadać pytanie, kto to robił? Czy Rosjanie wtedy, kiedy mieli tutaj swoje to lądowisko i to swoją taką, powiedziałbym, enklawę lotniczą, czy to jest dzieło jeszcze niemieckie? Patrząc na sposób wykonania tego bunkra, widać, że on był tutaj po prostu opuszczany w specjalnie wybrane miejsce. No i być może, że to już jest sowiecka budowla, tym bardziej, że jednak jakby na to nie patrzeć, to wszystkie te obiekty niemieckie były wykonywane bardziej solidnie. Ten beton od razu się jednak rzuca w oczy jako taki solidny. No ten chyba troszeczkę gorzej wygląda, co nie przesądza, że mogły to być właśnie te tutaj obiekty chroniące część zabudowań, które tutaj w pobliżu były. Widać tutaj te otwory strzelnicze, że one są na tyle duże, że można było śmiało jakieś tam karabiny ręczne, maszynowe, czy nawet ciężki karabin maszynowy gdzieś tam w środku ustawić, bo jak są czasami te wieżki wartownicze, to one mają zupełnie inne te szczeliny do obserwacji, a tutaj widać, że to na pewno mogło służyć też do prowadzenia ognia z tego obiektu. To, co można zaobserwować w tym miejscu, pokazuje, że wojska sowieckie, które zajęły po wojnie te tereny, wykorzystywały nie tylko samą płytę lotniska, ale też infrastrukturę jej dozoru i ochrony. Niektóre z wykopów są w ewidentny sposób poprawiane później przez Sowietów, bo widać płyty takie betonowe, których używano tutaj do wzmocnienia ścian. No prawdopodobnie to było też takie działanie doraźne. Nie wiem, na jak długo oni chcieli to tutaj trzymać. Natomiast widać, że takich tutaj ziemnych takich konstrukcji, które mogły służyć do ukrywania sprzętu, no jest więcej. Oczywiście trudno powiedzieć przy każdym dole, kto z niego korzystał, jak był wykorzystywany ten konkretny punkt. No wiadomo, obrzeże lotniska, zwłaszcza wtedy, kiedy była wojna, tutaj już na tych terenach blisko, no musiało być też chronione i tak to wyglądało. A Rosjanie, jak tutaj to zajęli, to też musieli mieć swoje jakieś zaplecze i na pewno starali się niektóre z tych urządzeń jakby troszeczkę bardziej wzmocnić i przedłużyć ich żywot. I opuszczamy Łukaszów, by udać się do pobliskich Podolan, które znajdują się po drugiej stronie płyty dawnego lotniska wojskowego. Jesteśmy w drugiej bardzo ważnej wiosce, właściwie jej centrum, gdzie stoi pięknie zachowany obiekt. To są Podolany, kiedyś się nazywały Szenfeld. I właśnie te dwie miejscowości głównie, a więc Łukaszów i Podolany, one wyznaczały rejon
tego lotniska. Oczywiście tutaj przybywali oficerowie też niemieccy, tutaj przychodzili żołnierze, tutaj były sklepy kiedyś, też tutaj hodowano owce. Jesteśmy w tej chwili w obrzeżu takiego wielkiego majątku. No dzisiaj te zabudowania tego majątku właściwie nie istnieją, zostały zniszczone. No trudno w takiej wiosce, która liczyła kilkanaście numerów kiedyś, a w tej chwili większość tych nowych domów to są wille postawione w ostatnim czasie, szukać takich jakichś działań historycznych z przeszłości. Natomiast główna sprawa, jeśli chodzi o Podolany, to też jest kwestia obecności tutaj tego lotniska niemieckiego, później rosyjskiego. I żeby tylko zamanifestować, że i taka miejscowość przy tym lotnisku funkcjonowała, dlatego pokazujemy ją. Dokładna penetracja terenu wokół lotniska pozwoliłaby odnaleźć jeszcze wiele pozostałości po dawnej infrastrukturze, która mu służyła. Ale uważny obserwator i w pobieżnej obserwacji może dostrzec jej elementy. Oczywiście okolica lotniska była otoczona takim, no nie wałem, ale takim stanowiskami radarów. Między innymi w Brenniku było kilka na polu, było też kilka takich radarów typu Würzburg w innych miejscach. To był prawdopodobnie jeden z tych radarów, ale starszego typu, ponieważ te radary Würzburg, one mają takie bryły, te postumenty mają taką wielokąta formę, nie tak proste jak tutaj to jest. Prawdopodobnie tu była jakaś też stacja namiarowa. No i oczywiście, ponieważ tego betonu jest sporo, nikt tego nie zniszczył, a tam dalej widać na horyzoncie lotnisko, więc w takich przestrzeniach pustych z daleka można było namierzyć obce maszyny, które się tu gdzieś mogły zbliżać. A poza tym pomagały te radary też do sprowadzania swoich samolotów na lotnisko. Sponsorem programu była hurtownia i sklep elektrotechniczny Amper B z Bolesławca. Sponsorem programu był sklep z pościelą Good Sleep w Bolesławcu.